z tej strony Alien i jesteśmy dzisiaj w naszej stajni w Riding Star 3. Jesteśmy dzisiaj, chyba to był Never, tak sobie pamiętam, to był Never. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, bo nie pamiętam, już nie chcę tego raz wchodzić do stajni, ponieważ mamy konia osiedlonego, ja jestem gotowa na ćwiczenia ujeżdżeniowe, więc zaczynajmy. To wam pokażę później. Mamy tu już pięknie, ładnie zrobione, słuchajcie, zawody crossowe zaliczone na pierwsze miejsca. Dałam radę, było fajnie. Ja tu się już oczywiście przebrałam. No dobrze. Na razie pojedziemy sobie tak. Zobaczymy, jak to będzie szło. Zobaczcie sobie mojego konia, jak on tam wygląda i tak dalej. A potem sobie przemienimy sobie, wiecie. Przemienimy sobie tak, wiecie, nie? Od tyłu konika. Dobra. Ogólnie dawno nie nagrywałam w sumie. Dawno nie grałam w tą grę też właściwie, no poza... No tydzień, tak? Więc jakby... Jeżeli chodzi o ujeżdżenie, też pewnie się poszło... Wiecie, o co chodzi, tak? Bo jednak kochać, ponieważ... no nie grałam, więc wiadomo, jest... jest ciężko. Dobra. I tu już się nam kamerka zmieni, już nie będę jej zmieniać na tą taką od góry, chociaż tą od góry uwielbiam osobiście. No dobrze. No i cóż, moi drodzy, zbliżamy się do momentu, w którym zawody będą coraz trudniejsze. Będzie mi zabierało coraz więcej czasu, żeby to zdobyć na pierwsze miejsca. Ale wiecie, chciałabym tą grę przejść na YouTubie, na YouTube na maksa, więc jakby wiecie, no trzeba się poświęcić, trzeba to zrobić, fajnie będzie ją przejść całkowicie. Mimo tego, że oni tutaj dozwalają, taki, mają taki próg, wiecie, a wystarczy, że będziesz w jednym z trzech miejsc i już będziesz miała wszystko odblokowane. Ojojoj, to będzie kiepsko. Ale ja bym chciała jednak mieć te pierwsze miejsca, siódemka, no nie jest źle. Te pierwsze miejsca, a nawet by się ładnie wyglądało, chociażby. No dobrze, mamy kurs zebrany. Continue, mój pan, moi drodzy, continue. No dziękuję bardzo. Stop, dziękuję bardzo teraz. Bo mi się myszka oczywiście... wiecie, co chodzi, nie? No to też można sterować myszką i właśnie teraz jest to potrzebne. Ciągi w kusie. Dzisiaj się nie mogę skupić, więc idzie mi to strasznie, ale dobra. No co jest, koniec. Ten wstęp jest strasznie powolny, no dobra. Patrzcie, jak ładnie daje łydkę. Kliknęłam przez przypadek na klawisz, a tutaj łydeczka, pięknie, ładnie. No to już łydki nie dam, bo przyspieszę do galopu. Zebrany tylko, zebrany. Okej. Dobra. I znowu pasaż. Dobra. I znowu kusik. I tak będziemy jeździć, a jeździć. Dobra, możemy konia pochwalić, przecież to jest już końcówka. A jeszcze nie końcówka. Źle. Dobra. Lecimy.
Lecimy galopikiem. 7, no nie jest źle, ale wiecie, no nie mogę się skupić. Ważne, żeby konia wytrenić i na przyszły tydzień już mieć. O, stop, stop. Już mieć zawody. I tak będzie w kółko aż do końca, słuchajcie. Już tak będzie do końca. Tutaj trzeba już konia widać w trochę luzu. I ciągi. Continue chcę. I zebrane. Nie wiem, czy wy też, czy wy się nudzicie, jak tak nagrywam takie pozy, bo ja osobiście uwielbiam to robić. Boże! Źle, 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 czwóreczko. Nie mogłam się ten... Osobiście uwielbiam ujeżdżanie, ale takie nie na siłę, wiecie, takie fajne, normalne. Fajna praca z koniem i tak dalej. No dobra, no podciągnął się koń, nie powiem, że nie. 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, nawet jakaś dziesiątka się pojawiła, nawet druga. O, czwórka, od czwórki do dziesiątki, no nie jest jeszcze tak tragicznie. Dobra. No chcę kontynuować i co teraz? Czekajcie, muszę schować myszkę, teraz kontynuuję. Nie chcę retry, chcę jeszcze jedną przejechać. To jest ten. I jeszcze jeden będziemy jechać. Myślę, że już przy tym wytrenujemy konia. Idź koń. No idź koń. Nie. Coś się zawisło mu. To nie moja wina, że ta czwórka tak wyszła. To nie moja wina. Bo ja mu dałam normalnie strzałkę, a on nie chciał iść. Może musiałam mocniej mu tą strzałkę dać, ale to już nieważne. Dobrze, lecimy, lecimy. Dziewiąteczka. Druga wolta. Lecimy, lecimy, pięknie, ładnie. Galop w zebraniu. Dziesiąteczka, dostaliśmy za tą woltę drugą, pięknie. Teraz trzeba się ładnie wyrobić. Pięknie, ładnie. Continue. Ej, ale... zabiję. Ja chcę jeszcze raz. Dobrze, jeszcze raz pojedziemy. Jeszcze raz pojedziemy, no trudno się mówi. Miałoby być tak. Pokićkały mi się kierunki. Chcę continue. Siódemka teraz, zostaliśmy za stęp. Ósemeczka za tą. Dziesiąteczka znowu za kusik. Za kusik po prostu. Dobra, lecimy. I lecimy sobie galopikiem. Come on, come on. Aha, dalej galopik, ok. Tylko w zebraniu. Będą ciągi w kusie. Siódemka za to zebranie. No niedobrze, niedobrze, bo to tylko wystarczyło kliknąć ciałeczkę. No dobra.
Natomiast on pójdzie na... na zawodach. Trololo. Nie było źle. Koń. Dalej. Idziemy. Sameczka, nie było źle. Ale, no cóż. Ojejku. Wio. Takim tempem to ja tylko mogę po ujeżdżalni biegać. Biegać, toczyć się. A nie biegać. Jak to tak wolno? Czy... Ja nie wiem. Strasznie wolne są dostępy, to jest masakra. Mamy dziewiątkę zastęp. Mamy miejsce, tutaj już trzeba zakręcić szybciej. Bo może nam koń się zahaczyć o barierkę. Dziewiątka, nie jest źle. No, dobra, ósemka. Tragedii nie ma, ale można było lepiej. I znowuż ciągi. Lecimy dalej. Hej, koń! Koń, co jest? Dobra, zero. Wcale się nie dziwię. Coś mi tutaj nie poszło. No zdarza się. Nam ciąg tutaj nie wyszedł. Ósemeczka. Taki fail. Teraz będzie pewnie kusik. Tak jest. Obrocik. Jak kogoś to się nie zwie. Oj! Siódemeczka, no nieźle. Kusik. W zebraniu. No i koniec. No dobra. Potrenowaliśmy tego kunia, ale powiem szczerze, że nie było zbyt fajnie. 7, 8, 10, drugie 10, dwie dziesiątki znowuż tylko. No od szóstki, tak? Tutaj jesteśmy... Aha, no od zera, sorry. Od zera do 10, no dobrze. Ale ogólnie to powiedzmy, że od szóstki. Tam coś mi nie poszło bardzo. Czyli tak średnio. Tak średnio. Nie chcę retry. Chcę nowy trening. Chcę ten ostatni trening. I to będzie już koniec odcinka. I tak już nagramy sporo. Nie oszukujmy się. Lecimy. Trenować tego kunia. Kusik. Może nam teraz pójdzie lepiej. Tylko mówię, jak ja rozmawiam, to się nie mogę skupić. Mało miejsca. Jakoś poszło. Dawaj tą strzałkę do boku i lecisz. Coś nie poszło mi tam tym razem. Mamy ciągi już takie ze zmianą kierunku. 7. Nie było źle. Nie było źle. Chociaż trochę się pokićkałam. Dobra, kusik w zebraniu. Dziewiątka zastęp. No, kiepsko. Jak dziewiątka zastęp, a ładnie przeszłam w sumie. No ale dobra, do tego stępa. No ale dobra. Zobaczcie mi pstrykania facebookowe, ale prowadzę rozmowę, więc Facebook mi tam pstryka. Okej. Matko, tu mi się strasznie te klawisze pikolą. Chcę kontynuować.
No dobrze. Nie pozwoli nam kontynuować, ale wszyscy wiemy, o co tu chodzi, więc generalnie rzecz biorąc, zobaczmy teraz, jak mój koń się prezentuje, jeżeli chodzi o jego umiejętności. Jeżeli coś mi będzie brakowało, to ja go doszkolę. A nie brakuje mu akurat niczego, więc ja go szybciutko wyczyszczę, pewnie jeszcze raz przed te treningi, ponieważ bardzo je lubię. Więc ja go szybciutko wyczyszczę, ogarnę, jeszcze raz się przejadę. A z wami widzę się za tydzień na zawodach ujeżdżeniowych. Czeka nas, słuchajcie, nas czekają trzy. Trzy w New State, nie wiem, to czy to jest State, New State, chyba tak. Czyli nowy zupełnie, nowy region. Przedostatni już region. Na razie mamy wszystko na fulla, więc jest fajnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ok, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku przy subskrypcji, aby pamiętać, aby dostawać powiadomienia z YouTube'a o mojej aktywności. Tak, to jest Never, tu jest Alienat, a tu jest nasz Limon. Dobrze, więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!